Powiedz, czy twoim zdaniem Robert Lewandowski będzie w jakimś stopniu ofiarą tej rewolucji? Czy możemy sobie na to pozwolić, żeby z Roberta zrezygnować? No dzisiaj między Robertem, a tak naprawdę pozostałymi naszymi napastnikami, no jest różnica poziomów. Mimo wieku Roberta jest to wciąż topowy napastnik. Pokazuje to w Barcelonie, że mimo wszystko wciąż strzela bramki i wciąż jest, no, skupia się na nim cała uwaga. Tak samo było za czasów Zlatana. Mimo wieku Zlatan był niezniszczalny, potrafił strzelać bramki. I uważam, że musimy utrzymać Lewandowskiego wciąż w kadrze, mimo wszystko, bo jego doświadczenie, autorytet, nawet jeżeli miałby zaczynać na ławce, co może być problemem poniekąd, bo wiadomo, że to już jest gdzieś tam sprawy wewnętrzne, jak zrobić, żeby było dobrze dla niego, dla zespołu i żeby nikt się nie obrażał, to wciąż on swoim doświadczeniem, nawet jakby miał wejść na chwilę i dać sobie 30 minut maksa, da nam więcej czasami niż można się wydawać.